W dzisiejszym odcinku Serial Killers wybierzemy się na bardzo zimną Arktykę. Tak, zima nadchodzi. Niestety tym razem nie do Winterfell, ale na wody północy. Julia Taczanowska. Maciej Łuka. Zapraszamy. No dobrze, Julia, słuchaj, nie byłem jakimś orłem z filozofii, natomiast nie. jeżeli serial zaczyna się y, cytatem z Schopenhauera, no to wiemy, że będzie srogo. Jest srogo, jest zimno, jest brudno, jest ponuro i jest brutalnie, czyli wszystko to co w filmie i w serialu kochasz najbardziej. No ja no właśnie. No właśnie nie do końca, to znaczy ja powiem szczerze, mi się to strasznie ciężko oglądało w sensie serial, y, y, ale bardzo się cieszę, że go obejrzałam. Bardzo się cieszę, że mnie nam no Bo to Maciek akurat e, zaproponował e, ten serial do Serial Killers. E, to jest serial ciężki, ale z drugiej strony wspaniały. Filozoficzny, interesujący, pełen ciekawych postaci. E, przepięknie zrealizowany z to fantastycznym prawda. klimatem. Z fantastyczną obsadą. E, z fantastyczną obsadą, e, a z drugiej strony bardzo kameralny. Tak, to jest bardzo ciekawe, że e, ja tylko powiem, że miałem odwrotnie. Mi się oglądało ten serial e, zadziwiająco dobrze i lekko. Nie <grym> wiem, co to mówi o mnie. Ja e, wiem też. Ale w każdym razie, e, no, obejrzałem go dosyć, dosyć szybko i dałem się porwać e, tej żegludze. Popłynąłem razem z chłopakami. Tak. E, ale to, co chciałem powiedzieć i zgodzić się z Tobą, to, że zaskakujące jest to, że moim zdaniem, mimo wszystko, to jest dosyć taki subtelny. Yy, subtelny serial mm -hmm. yy, w takim sensie, że on nie epatuje aż tak okrucieństwem. Yy... To znaczy, ja bym powiedziała, że to, co tam jest przerażające, to jest klimat. klimat. Ponieważ tam, jak się popatrzymy na każdy odcinek, to tam się za dużo nie dzieje w tych odcinkach. Ale napięcie można kroić nożem, dosłownie. Natomiast też się, też się jakby wszystko się opiera na grze psychologicznej między postaciami i między ludźmi a przyrodą, powiedzmy. I tak, bo o tym opowiada ten serial. O tym, co to znaczy być człowiekiem, gdzie są granice dobra, zła. I, I tak dalej. I te pytania, które zadaje serial i nie odpowiada na nie, to jest wszystko bardzo ciekawe. Tak, to jest ta, no to jest ta najciekawsza warstwa. Mhm. Oprócz tego no jest, jest kolejna historia o. XIX-wiecznej żegludze. Tak. tak. Jeszcze niedawno mieliśmy świetny, doceniony przez krytyków i widzów serial Terror, tak. który był ekranizacją powieści Dana Simonsa. Tu znowu mamy do czynienia z ekranizacją powieści tym razem Jana McGuayera, nawet finalisty Bookera za rok tak. 2016, o ile dobrze pamiętam. Także tak, tak, tak. znowu solidny fundament, fundament literacki. No to jest i... też ciekawe, ten serial to jest jeden z, chyba pierwszy serial, pierwsza w ogóle produkcja, która była tak wysoko na Arktyce filmowana. Tak, tak. I to widać, to znaczy ten... Realizm. Realizm, ten production value, jak to się ładnie mówi, jest naprawdę na wysokim poziomie. Mam wrażenie, że te, ta przestrzeń, ta Arktyka jest tak pięknie sfilmowana, a z drugiej strony ten, ten statek, jest tak klaustrofobiczny. Też jakby dobudowuje ekstrapiętro do, tak, do tej opowieści. Fajny kontrast między tymi wielkimi przestrzeniami, tak. tym po prostu bezkresnym lodem, który jest niemalże namacalny tak. w tym serialu, no a właśnie tą e, ciasną przestrzenią statku, e, gdzie rozbijają się nasi e, bohaterowie. No i zanim jeszcze przejdziemy do, mhm. e, do samych, e, samych bohaterów, e, no i oczywiście do dwóch świetnych ról, czyli e, Jack O'Connell e, w roli... Chirurga okrętowego Patryka Samnera i Colin Farrell w roli Henry Drax. Nikczemny Henry Drax. Yy, chciałbym dwa słowa tak streścić tutaj, yy, tutaj fabułę, tak. Mm -hmm. yy, no więc, yy, mamy pierwszy odcinek, który dla mnie w ogóle w moim odczuciu jest takim yy, przykładem świetnej ekspozycji, bo poznajemy tych dwóch, tych dwóch bohaterów jeszcze nie, yy, nie, nie na statku, ale w miasteczku mm -hmm. portowym. I to, jak oni są wprowadzeni, jest moim zdaniem, to jest super przykład. Ja w ogóle jestem fanem ekspozycji, jestem fanem tak. szczegółu detalu, który antycypuje pewne różne wydarzenia. I już tutaj na tym poziomie różne rzeczy możemy odnaleźć. To znaczy, Draksa poznajemy już w pierwszej, no, w pierwszej scenie, scenie, tak? on się wyłania z jakiejś mrocznej nory po tym, jak uprawia brudny seks tak. z prostytutką, tak. i wyłania się na światło dzienne, patrząc się w nią, dostajemy tytuł. Natomiast Patrick Samner. W pierwszym ujęciu schodzi pod pokład pod statku Ochotnik, wiele mówiąca nazwa. i znacząca nazwa, i rozpoczyna rozmowę z kapitanem statku. I ten kapitan, dowiadujemy się, że on służył w Indiach w wojsku, tak. że był świadkiem krwawego stłumienia powstania Sipajów, mhm. no i że skrywa jakąś tajemnicę. Tak, 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 tak. I też <laughs> dowiadujemy się też w tych pierwszych scenach, że jest uzależniony od Laudanum, tak. czyli jest Znakomanem, co też jakby jest. Częścią jego, jego historii. O, że skry, wiemy, że on skrywa tajemnicę, e, jakąś. E, po, ta tajemnica jest nam powoli od, e, odsłaniana, jakby w różnych retrospekcjach. To też jest e, dosyć zgrabnie zrobione, bo ponieważ on w, w niektórych momentach, w tych w na wizach narkotycznych albo w jakichś innych e, momentach, e, to, to wszystko mu się tak jakby zazębia z rzeczywistością, z teraźniejszością i e, nie wiemy, czy, gdzie on śni, co jest prawdziwe, co Cześć rzeczywiście. Ja co rzeczywiście się wydarzyło, co mu się tylko wydaje. To jest też fajnie ciekawie zrobione. Strasznie mi się też podobały te sceny, właśnie różne te sceny wizyjne, ale też te sceny potem, na lo, już na, jak, jak nasi bohaterowie są na, na lądzie i też te różne sceny. Tam jest taka scena, jak polowania na, na niedźwiedzia. I, tak, i, tak w, w którymś tam y, odcinku chyba trzecim czy czwartym, y, i jak, jak to jest zrealizowane, gdzie właśnie y, Patryk podąża za niedźwiedziem. W takiej zamarzniętej przestrzeni, no, jakby tak. widzimy, że już umiera zimna i podąża za, za tym niedźwiedziem. I to, to, jak to jest filmowane, jak w ogóle ta cała sekwencja jest niesamowita. Można na myśli te gdzie ten, scen, się ten yy, świat się przekrzywia, przekrzywia, nakładają się na tak. siebie obrazy. Tam jest bardzo dużo takiej techniki nakładania obrazu mhm. jednego na, na drugi. I jeszcze chciałam też powiedzieć, że niesamowita jest ścieżka dźwiękowa. To jest coś, to co na mnie zrobiło. Przede wszystkim największe wrażenie to to, jak dźwięk diegetyczny i muzyka z muzyka jest jakby tak integralnie połączona. I ta muzyka trochę brzmi jak śpiew wielorybów, jak trzeszczenie tak. statku. Ten statek cały czas trzeszczy, więc tak do końca nie wiemy, czy to jest właśnie trzeszczący statek, czy to jest właśnie jakby muzyka, prawda? I strasznie, strasznie to jakby tak buduje ten, buduje ten klimat. No. Tak, no, jakiegoś takiego rodzaju e, sensualność, bo trochę w tych momentach, kiedy te tak. dźwięki są, często kamera kieruje się właśnie na Patryka Samnera, tak. który, no, jakby można powiedzieć, że on jest outsiderem względem tak, reszty tej załogi. Ta, on nie jest tak. harpunnikiem, on jest. E, no, jest lekarzem, Jest lekarzem, który jest człowiekiem pierwszy... kultury, jest tak. człowiekiem cywilizacji. Tak. E, I są takie momenty w tym serialu, kiedy on e, obserwuje to okrucieństwo na zwierzętach. Na przykład ten moment, kiedy patrzy się na lor przez lornetkę, jak Drax przebija e, wieloryba no, harpunem tak, i leci tak, na krwi i jest, widzi, jak ten tak. Drax się pławi e, w tej krwi. A jeszcze jest śmieszne, bo przed e, bardzo ciekawe jest to, że przed, hmm. przed tym jest taka krótka rozmowa, e, kiedy on e, chyba rozmawia z kapitanem i... I ten kapitan mówi, że Drax raczej nie pływa dla pieniędzy, tak i, tak. To, jest, i to jest ta odpowiedź dlaczego tak. pływa Drax, tak? tak. E, no bo jest jakby człowiekiem y, dzikim, człowiekiem przemocy, czyli dokładnie stoi w opozycji y, do tego czym jest y, Samner. Kim jest tak, Samner? kim jest Samner? To jest też bardzo ciekawe, bo mam, mam wrażenie, że te dwie postacie, czyli Drax i Samner, to y, bo to jest no to jest kluczowe bo oni są zderzeni jakby ze sobą prawda jest ja najbardziej lubię bardzo najbardziej lubię bardzo lubię te konf sceny konfrontacji między nimi tam jest parę gdzie są. oni rozmawiają po prostu rozmawiają. tak na temat właśnie filozofii i e, życia i tak dalej i przemocy moralności Moralności, tak 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 no bo e, i muszę powiedzieć że miałam, odniosłam takie wrażenie że Drax i Samner to są dwie strony tego samego medalu, to znaczy, że, Pełna to, jest, zgoda. Jasne. że to jest jakby ta sama postać, że Samner się od, chce odciąć od, od Draxa i mówi, ja nie jestem taki jak ty, ja jestem człowiekiem właśnie cywilizacyjnym, moralnym i tak dalej, ale w gruncie rzeczy nie jest, bo jak Oczywiście. poznajemy jego historię, i, i, i co, się, co się wszystko wydarzyło z nim w Indiach, i co się potem dzieje w dalszych odcinkach, jak, jak on, w finale chociażby, y, widzimy, że y, y, to, to, to jest, to, te, te instynkty są w każdym człowieku. To znaczy, one są ubrane, mhm. one, to jest, wypomina mu to drag w pewnym tak. momencie. To, co wszystko mówisz o prawie, o moralności i tak dalej, to są słowa. Tak. To jest to, czym y, Tobie podobni wykształceni ludzie, Wy się tym posługujecie. A jeszcze wcześniej w rozmowie z Otto, najbliższym przyjacielem z załogi y, mm, Samnera, tak. Otto mówi: Słowa to jest, y, to też, o, tu się dużo o tym mówi, słowa to są to jest igraszka, to jest tylko zabawa. Kiedy wchodzisz w wiek męski, musisz porzucić słowa. Tak. I Drax z kolei mówi Samnerowi coś takiego: y, Ja nie myślę, mm. ja działam. Ja działam. I nawet pyta się go, to jest taka kl dosyć kluczowa rzecz związana z pierścieniem, który tak. Samner ma, który jest łupem z Indii, tak. e, co zresztą jest odkryte przez Draxa i Drax się go pyta, e, czemu nie sprzedałeś? Mhm. A e, Samner mu na to odpowiada, e, żeby pamiętać. Tak. I, ale, ale żeby co pamiętać? Swoje uczynki? Czy żeby pamiętać, żeby nigdy więcej, więcej tego nie zrobić? Tak. I e, na to Drax mu odpowiada, nie. E, jakby mówi mu e, zachowałeś go, bo boisz się siebie, a ten, tak. kto boi się siebie, nie jest dla mnie mężczyzną. Tak, tak. Więc są to naprawdę tak, tak, fascynujące, tak, 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 fascynujące tak, tak. rzeczy. E, tak, ja muszę powiedzieć, że o ile Drax jest straszną postacią, w sensie, człowiekiem, który dopuszcza się absolutnie najgorszych czynów, morduje, gwałci, hmm. jest okrutny. I tak dalej, ale ja jakoś miałam sympatię. Nie wiem czy dlatego, że lubię kolina Farela jako aktora, ale też myślałam sobie, że to jest po prostu on jest szczery w tym. To znaczy, on, on robi to, co mu musi, co jemu się wydaje, że jest słuszne. I jest jakby ten świat, w którym on istnieje, tak go ukształtował, że on tak działa. On działa w swoim. Interesie. Więc y, y, to jest na przykład taka scena, Ale jest uczciwy kiedy wobec siebie. Jest uczciwy wobec siebie, tak. Co nie można powiedzieć o samnerze, który właśnie no, narkotyzuje się, właśnie, żeby zapomnieć. a trochę... Stłumić wyrzuty sumienia. Tak, tak, tak. Mhm. No i to jest, to jest bardzo ciekawa, ciek, ciek, ciekawa w ogóle rozmowa. No i jakby osadzenie tego dramatu między tymi dwoma mężczyznami, w tym. W, Ci, y, twardym, ciężkim, y, bezlitosnym, bezlitosnym świecie, świecie okru, okrutnym świecie, bo jednak Arktyka jest bardzo jakby, okrutnym miejscem, jest też bardzo ciekawe, bo to też jest pytanie. Cywilizacja kontra zezwierzęcenie, prawda? Ale jak się patrzymy na tych ludzi, to oni są gorsi niż, niż zwierzęta. I ten, na przykład, Oczywiście. postać Baxtera, czyli właściciela tego statku, który jakby skazuje tą załogę na, swoją, na, na, na ten los, który ich czeka, to jest jakby naj, największy, największy jakby okrutnik i i, i naj, najczarniejszy. Tak, najczarniejsza po, postać w tym serialu. Miałam takie poczucie. Nawet nie Draks. Nawet nie Draks. Tak, to jest, e, to jest bardzo ciekawe. No i e, skoro już jesteśmy mm. przy Draksie, no to no nie wiem, czy, te, czy w równym stopniu co ja byłaś e, zachwycona Farelem? No ja jest, ja, ja przepadam ale... za tym aktorem. Po prostu ja, ja uważam, że on jest bardzo niedoceniony. Nie wiem dlaczego. E, cieszę się, że zaczął grać takie role, które nie są jednoznaczne. On dosyć przytył do tej roli. Tam zresztą widzimy no go... E, e, nie wiem, bez koszulki, czy bez nawet, no, no jakby... Wiesz co, ja bym chciał dwa no. słowa powiedzieć o tej metamorfozie, bo mhm. dla mnie to jest po prostu y, niesamowite, jak można uzyskać taką budowę ciała, mhm. bo to, to nawet nie chodzi o to, że on jest i y, w tej roli otyły, i nabity. Nie, on jest po prostu, to jest trochę tak, jakbyś poprosiła jakiegoś ilustratora, mhm. żeby narysował ci, tak jak w komiksie, jakieś wyobrażenie na temat XIX-wiecznego, silnego harpunnika. I wiesz, Ta. to jest narysowane, Ta. to jest przerysowane trochę, bo to komiks. Mhm. I on tak wygląda. On po prostu. No jest, tak, to prawda. Jest, wiesz, ma tą łapę taką dziwną, zaokrągloną. Jest jednocześnie umięśniony, jednocześnie spasiony. Yy, tak, no jeszcze i, chodzi w taki tak, sposób charakterystyczny. Ale tak. To, co mi się bardzo podoba, mm -hmm. to yy, napisał też o tym Gabriel Krawczyk w yy, naszej recenzji, która jest na Filmwebie i którą bardzo polecamy, że jest on tu trochę trzymany na takim drugim planie, przez co ja rozumiem, że nim... Że, yy, Łatwo by było popaść coś takiego dla twórców, żeby tak dżokerować tą postacią. Ja rozumiem, tak, Wiesz, tak, 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 tak. A ja nie mam takiego wrażenia. Nie. Ja mu wszystko... On nie jest przerysowany, prawda? To nie jest przerysowana postać. To jest bardzo jakby postać mocno. Napisana w tym sensie, można ją powiedzieć, że ona jest dosyć jednowymiarowa, ponieważ e, chociaż ja bym argumentowała, no że właśnie. może nie do końca. Natomiast to nie jest tak, że on wyskakuje jak jakiś diabeł z pudełka, prawda? O, straszymy, Tak, straszymy, i unosi się tak. jak taki metafizyczny byt na wszystkim. Tak, nad di diabeł, no, diabeł tak, choć tak. dokładnie. Tak, jest postacią z krwi i kości. No jest postacią z krwi i kości, tak. I, w, I tak jak mówię, rozumiemy, rozumiemy jego motywację. Tak, no ja jeszcze oczywiście, żebyśmy to nie zapomnieli, Jack O'Connell to jest facet, którego ja pierwszy raz zobaczyłem w filmie Startup. To jest film z 2014 mm -hmm. roku, dramat więzienny. Dosyć mało znany w Polsce, ale polecam wszystkim bardzo gorąco. Tak. Tam był fenomenalny i pozostał fenomenalny Pan do, do teraz. Tak, on grał w takim filmie 71. Tak. Belfast 71, tak. już nie pamiętam jaki jest polski tytuł tego filmu, ale e, też gra takiego żołnier żołnierza. E, Brytyjskiego, który w Irlandii Północnej się gubi w nocy, jest ranny. No, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy film, bardzo ciekawy aktor. I dwie świetne role. Dobrze, słuchaj, chciałbym jeszcze trochę wrócić do tej rzeczywistości i świata, bo yy, mi ten serial. O dziwo bardziej się podobał w, w pierwszej, jakby jego połowie, tak. czyli tam, gdzie jest ekspozycja i to, co się dzieje na, 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 łodzi, na tak. łodzi. Natomiast chciałem się ciebie zapytać o tę część, nazwijmy to survivalową, kiedy statek się rozbija i mhm. nasi bohaterowie muszą zejść na ten ląd no i za, zacząć zmagać się z tą dziką naturą. Yy, tak. No to oczywiście można tutaj powiedzieć, że porównać ten, ten serial gdzieś do zjawy. I wiadomo, Zjawa jest dużo, dużo lepiej zrealizowana, no zdjęcia Emanuel Lobeski, piękne, piękne jazdy, kamery i tak dalej, długie ujęcia. To no też pewnie na budżet. Inny budżet, wiadomo, Leonardo DiCaprio i tak dalej, natomiast to mi się bardziej podobało, ponieważ jest mniej metafizyczne, to znaczy jest to serial zadający różne filozoficzne pytania, ale mam wrażenie, że on ci nie Kłada to do gardła tak bardzo, jak zjawa to robiła. Znaczy, mam, mam poczucie, że w zjawie to było takie aż nieznośnie poetyckie. A tu masz po prostu historię tych bohaterów i to, co wyciągasz jakby dla siebie. Z tej, z tej historii, to jest twoje, ale też oglądasz po prostu historię ludzi zmagających się z, z naturą i to mi się też bardzo podobało, aczkolwiek rzeczywiście dużo ciekawsza była ta część na łódce, w sensie dużo jakby interesująca, było więcej tych interakcji między tymi bohaterami, no i e, ponieważ Drax znika w pewnym momencie e, tak. w tej, z tej części e, e, właśnie lądowej, może dlatego to też jest, staje się trochę mniej ciekawsze, bo tam właśnie znika ten konflikt taki. I tu mamy tylko Somnera i jego problemy, e, które są, tak jak mówię, no jest, ta, jest ta fajna sekwencja z niedźwiedziem, e, jest tam parę fajnych też sekwencji z, z polowania na foki, e, zupełnie inny niż polowanie na foki, jakie robili. E, no, nasi, nasi bohaterowie wcześniej. No i czujemy ten znój, tak? Po tak. prostu, że e, no, ta Arktyka jest bezlitosna i, i samner stoi w obliczu, w obliczu takiego, no nie wiem, odkupienia. Czym jest właściwie tak. dla niego ta wyprawa? Ta tak. E, być może czymś, e, czymś w rodzaju właśnie odkupienia, a może jakiegoś takiego e, takiej introspekcji, wejścia w głąb siebie tak i to, z, i to zderzenie tak. z Draksem, jakby e, no, po, po, poprowadzi go do jakiegoś takiego punktu i yy, do odpowiedzi samość, kim jest, samoświadomości. Świadomości, tak, tak, w pewnym sensie. No i jakiegoś wybaczenia sobie też, prawda, bo tam jest ta scena z tym leka, z tym boże, nie misjonarzem. lekarzem, misjonarzem, tak. I, i ten, te, gdzie ten misjonarz tak jakby mu wybacza jego winy, znaczy mówi, mówi mu, że, że no nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędy, błędów. No, więc tak. Serial tak. porusza bardzo wiele fascynujących kwestii y, filozoficznych. Y, tak. no niektóre z nich tutaj też poruszyliśmy. Jest przepięknie zrealizowany, szapoba dla twórców, no i oczywiście dla twórców głównych ról. Tak, również. absolutnie polecamy. Można obejrzeć w całości, zbindżować, jeżeli jesteście na tyle odważni. No co ja? Co Maciek? <laughs> tak, i warto, warto popłynąć z chłopakami tą, tą łódką. Tak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do, na kolejny odcinek. I piszcie nam w komentarzach, co sądzicie o serialu "Na wodach północy". Tak. Julia Taczanowska, Maciej Łuka. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia.